Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Do zbiornika o objętości 2 dm sześcienne wprowadzono 0,5 mola wodoru i 0,4 mola jodu. W pewnych warunkach w zbiornikach zaszła reakcja syntezy jodowodoru, której przebieg jest zgodny z równaniem. Szybkość tej reakcji opisuje równanie kinetyczne. No widzimy, że to się pokrywa. A. Określ całkowity rząd opisanej reakcji chemicznej oraz rzędy reakcji względem wodoru i względem jodu. Tutaj nie mamy jak tego zapisać. Nie ma tutaj jakiegoś skrótu, więc musimy pisać, że całkowity rząd reakcji wynosi 1, dodać 1, 2 oraz rzędy reakcji, czyli teraz rząd reakcji względem. Co tu pierwsze jest? Wodoru. No i rząd reakcji względem jodu. No to też jest 1. Oblicz wartość stałej szybkości opisanej reakcji chemicznej, jeśli jej szybkość początkowa wynosiła. Mamy szybkość. Mamy się to liczyć K. Tutaj to są stężenia. Stężenia molowe, na które wzór jest N przez V. Tu nam podali ilości, tu objętość. Wszystko mamy, tylko trzeba sobie to przeliczać. Zacznijmy od H2. 0,5 na 2, 0,25 mola na decymetr sześcienny. I 2. 0,4 na 2. 0,2. Ok. Będzie równanie, to będę pisać tutaj. VK to K razy 0,25 razy 0,2. Dzielimy obie strony przez 0,2. Dzielimy 1 przez 0,25, odwracamy. To będzie 4. Nie mol. Tutaj decymetr sześcienny. Mol razy sekunda. Dobra, C. Oblicz szybkość tej reakcji chemicznej w momencie, kiedy przereagowało 25% początkowej ilości jodu. No to tu trzeba sobie to porozpisywać. Czyli mimo tego, że co przereagowało? No przereagował jod. 25%. No to mamy... To zrobimy tak. Czyli przereagowało nam 0,05 mola na decymetr sześcienny. Po co nam ta informacja? No bo tyle samo nam przereagowało wodoru, bo mamy tutaj równomolową reakcję. Tu jest 1 mol, tu jest 1 mol. Czyli nasza H2, 2 to 0,25, odjąć to, co przereagowało. Dobra, czyli to już jest, co zostało.
Tu to zostało i teraz jeszcze i dwa drugie, które zostało. Czyli było 0,2. Teraz robicie tak. Albo odjąć 0,05, bo to przereagowało. Albo, że przereagowało 25%, no to zostało 0,75%. Jakkolwiek to policzycie, wynik oczywiście będzie ten sam i będzie to 0,15. Czy odejmiecie, czy wymnożycie? V drugie to K. Ona się nie zmieni, bo to było K dla tej całej reakcji, a my tylko po prostu pozmienialiśmy tutaj ilości moli. Razy 0,2. 0,15. Wklepujemy w kalkulator. Mamy 0,12 mola na decymetr sześcienny razy sekunda. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.